Słuchajcie, jest ze mną jeden z polskich menadżerów, bardziej prężnych menadżerów, Piotr Janicki, Olympia Fight Promotion. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj na Gali Fan 40 i co, interesy już ubite? Interesy ubite. Bartłomiej Dragański wygrał drugą zawodową walkę poprzez duszenie trójkątne. Naprawdę pan sam prezes do mnie poszedł, powiedział, że to będzie gwiazda fanów, więc mam nadzieję, że tak będzie. No, nie ma co ukrywać, że zawodnik, który zdobył Mistrzostwo Świata Gamma, tak, sprawdzał się już na wielu polach międzynarodowych i teraz drugi pojedynek, wcześniej wygrana z Wilkiem, bo byłem na tej walce i muszę przyznać, że imponujący start w zawodową karierę. Tak naprawdę, gdzie jest sufit Bartłomieja Dragańskiego? Ja zawsze mówię, że sky is the limit, także nie ma limitów. Mam nadzieję, że po prostu będzie kroczku po kroczku, będzie dobrze prowadzony i wygrywał każdą walkę, ale w taki sposób, żeby się zbyt dużo nie męczył. To będzie wtedy najlepiej, nie? Piotrze, co tak naprawdę dzisiaj oprócz Dragańskiego? Jakieś, to znaczy, rozumiem, że macie już jakąś kolejną walkę zaklepaną, czy jak to wygląda w ogóle z tej perspektywy i na ile wasza współpraca z Fenem jest owocna? Współpraca z Fenem jest bardzo owocna, gdyż będziemy mieć kolejnych zawodników na kolejnych galach. Dzisiaj ogłoszono galę w Drągowie. Będzie tam od razu zawodnił też zawodnik od nas z teamu. Nie mogę powiedzieć kto, mogę tylko powiedzieć, że to jest bardzo mocny zawodnik z Poznania. Rozumiem, że z organizacją Fen macie w tej chwili poprzez Dragańskiego i kolejnych zawodników prowadzacie jakby sukcesywnie, tak? Tak, tak. Mam bardzo dobre relacje z panem prezesem Pawłem Jędziakiem, także będziemy systematycznie podsyłać mu bardzo dobrych zawodników, ale też takich młodych, głodnych przede wszystkim. Mamy dużo takich zawodników, co też powygrywali po 8, po 9-0 na semi pro i będziemy też ich tutaj wprowadzać na, że tak powiem, na zawodostwo. Kto jest taką flagową postacią na dzień dzisiejszy waszego teamu? Nie ma takiej postaci, ja nie chcę wybierać. Dla mnie każdy jest tak samo traktowany w teamie. Mamy 23 zawodników, jesteśmy drugim teamem w Polsce po Artnoxie, który ma taką dużą ekipę. Mamy sztab medyczny, mamy klinikę Bali w Warszawie, która robi diagnostyki USG wszystkim zawodnikom w lewy. Mamy swoich ortopedów, którzy leczyli Narkuna czy Mameda nawet chociażby. Także no naprawdę jesteśmy prężnym teamem. Mamy firmę też Extreme Hobby, jeśli ją też oczywiście mogę powiedzieć. Więc mamy dużo takich partnerów strategicznych, którzy nam pomagają. Dlatego chłopaki chcą nas być. Wszyscy widzą, że są dobrze traktowani, więc coraz więcej mam po prostu dylematu, kogo mam wziąć, kogo mam nie wziąć. Pociąg do menadżerki skąd się u Ciebie wziął? A to dlatego, że też jestem trenerem przygotowania motorycznego Andrzeja Grzybyka i prowadziłem go do pierwszej walki, jak wygrał kiedyś z Niatkiem o drugi pas. To było też na Fenie. To była super walka. Jedna z ciekawszych walk. Więc tak mi to wciągnęło i mówię, kurczę, tak mi to kręci, że mogę to robić, kurczę, chciałbym mieć takich Andrzejów Grzebyków i tak jak wszedłem w to środowisko po prostu MMA i cieszę się, że tutaj mogę być i jestem. To krótka retrospekcja polskiego MMA, gdzie jeszcze macie zawodników i gdzie jest jeszcze luka dla was i miejsce dla was, żeby gdzieś zawodników umieścić, bo nie ukrywajmy, że w Polsce jest wiele grup menadżerskich, które próbują gdzieś zagospodarować ten rynek. Jest wiele grup, ale Olympia Fight Promotion jest jedna, bym powiedział, więc ja nie patrzę na innych, patrzę na siebie, wiem, że u mnie jest dobrze, a jak jest u mnie dobrze, to i zawodnicy będą mieć dobrze. Tak to u nas wygląda. Oczywiście jest bardzo dużo federacji, jest Armia Fight Night, tam też mamy zawodników, jest KSW, do którego też tam powoli małymi kroczkami dążymy, ale mówię, chcę mieć zawodników KSW, którzy już tam się po prostu będą nadawać. Zresztą dla mnie fajnie KSW to jest na tej samej równi. Dla mnie to nie jest tak, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy. Po prostu jest mnóstwo federacji, które po prostu oferuje dobre i fajne zestawienia. Nawet ostatnio byliśmy na Solo Combat Federation u Grzegorza Szulikowskiego i walka, gdzie w walce wieczoru walczy mój zawodnik Filip Tomczak. Widziałem tą walkę, tak. To jest piękne polskie MMA. Jedno z najlepszych walk. Naprawdę, ja to już niedługo będę wrzucał właśnie też nawet do Ciebie na stronę do Fight Sport, będę wrzucał tą walkę. To coś pięknego po prostu. Tak, muszę przyznać, że jedna z lepszych walki, tak szczerze nawet mówię, godna naprawdę takich europejskich salonów walka. No ja mam nadzieję, że to będzie przynajmniej, kurczę, włączona do Heraklesów, do walki w roku, bo naprawdę jak to się zacznie pokazywać w różnych social mediach, to naprawdę dużo osób stwierdzi, że to naprawdę się nadaje na walkę roku. Rozumiem, że zagospodarowujecie tylko i wyłącznie sportowe pole, czy freakfightowe też, bo dużo jest tutaj i dużo większe pieniądze też wokół freakfightowych wydarzenia. Pewnie i freakfighterzy się zgłaszają sami.
Jest tak, mamy też paru tam freakfighterów, influencerki, no próbujemy gdzieś tam wbić teraz na Prime'a, może tam uda się na trzecią galę, która będzie też tam w moich okolicach, w zachodniopomorskim, nie mogę na razie powiedzieć gdzie, ale będzie, więc coś tam działamy, mówię, to jest dobrze, ale zawsze może być jeszcze lepiej, wszystko powoli, małą rzeczką, ja też na początku nie chciałem wchodzić w ten w świat freaków, ale nie ma innej możliwości, jednak tam są te duże pieniądze, może ci też zawodnicy ze sportów walki też przez to zaczną zarabiać troszkę więcej, no zobaczymy, ja bym bardzo chciał, żeby zarabiali więcej, ale też żeby byli sportowcami, zawodnicy, a nie trochę tak, czyli trochę jestem sportowcem, trochę jestem influencerem, to tak troszeczkę powinno być troszeczkę podzielone, nie? Takie jest moje zdanie. Piotrze, gratuluję w takim razie dzisiaj występu Bartka Dragańskiego, gratuluję też zwycięstwa Tomczaka na Solo Combat Federation, no i co, czekam na kolejnych zawodników, których zaprezentujecie, bardzo dziękuję, miło mi było porozmawiać, a wy dostaliście kompendium wiedzy tutaj, jeśli chodzi o to, jak wygląda polskie MMA gdzieś tam od tyłu, jak wygląda właśnie to zaplecze i menadżerowie, którzy organizują dobre walki, to jest jeden z menadżerów. Bardzo dziękuję i co, Piotrze? Dziękuję za rozmowę. Dzięki.